W Muzeum Ceramiki ruszyły świąteczne warsztaty, które towarzyszą wystawie szopek krakowskich pochodzących z Muzeum Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec, jaką oglądać możemy w muzeum przy ulicy Kutuzowa. Dzieci najpierw zwiedzają wystawę i oglądają film poświęcony technice robienia szopek, a następnie same próbują robić szopki, choć na razie w wersji uproszczonej. Pokolorowałam i posypałam brokatem. A co w zasadzie masz tutaj namalowane? Maryję i Jezusa i Jezusa. Aha, i jak Ci się podobają zajęcia? Ekstra. Co Ci się już udało zrobić? Maryję, Jezusa i dom, i dziecko. I w jaki sposób to robiłeś, powiedz? Nasypałem brokatu i kolorowałem. Brokat to, jak się okazuje, najbardziej pożądany element wszystkich świątecznych dekoracji. Dzieci uwielbiają go używać, dlatego muzealnicy zawsze przygotowują duży zapas błyszczących drobinek. Prace mają się mienić i błyszczeć, a wzorem są bajkowe, kolorowe, pełne złota i srebra krakowskie szopki. Staramy się każdą część warsztatową poprzedzić zwiedzaniem wystawy, żeby dzieci obejrzały szopki, żeby zobaczyły, jak te szopki powstawały i jak powstają, ponieważ również zależy nam bardzo, to nie tylko w Małopolsce, ale również w Bolesławcu, żeby ta tradycja szopkarstwa była popularyzowana i żeby była kontynuowana. Najmłodsi malują szopki, starsi wyklejają je z patyczków. Oczywiście są to skromniejsze konstrukcje niż te, które prezentujemy na wystawie, ale równie piękne. Dzieci również przygotowują witrażyki, karty pocztowe, wszystko to, co może ozdobić dom w czasie świątecznym. To dopiero pierwszy tydzień warsztatów przed małymi bolesławianami, jeszcze kolejny grudniowy tydzień. Warsztaty w Muzeum Ceramiki są realizowane w ramach projektu Bolesławiec w Chlabi, aktywna transgraniczna współpraca muzeów dofinansowanego ze środków unijnych.